Cześć, witam Was wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek. Tym razem zajmiemy się omówieniem schematu oraz płytki drukowanej centrali alarmowej. Zamówimy sobie także płytki na JLC PCB, które będziemy później lutować. Zobaczycie gotowy efekt z lutowanej płytki do centralki alarmowej, a więc zapraszam Was do oglądania. Na początek wypadałoby się zająć schematem. Tutaj schemat, no jak widać, nie jest wcale jakiś bardzo skomplikowany. Zaczniemy sobie po kolei. Pierwszy element to sekcja z procesorem. Procesor Atmega 328P, taki sam jak w Arduino Uno. Wyprowadzone mamy tutaj wyjścia. Z tej strony są cztery wejścia alarmowe, które służą do czujników. SDA, SCL to są do I2C, czyli do zegarka. RXD i TXD to jest port szeregowy sprzętowy, który będzie służył nam albo do podłączania do komputera, albo do modułu GSM. Tutaj mamy wejścia, to znaczy wyjścia, które sterują tranzystorem MOSFET, który załącza nam wyjścia centrali. Tutaj mamy natomiast podłączenie do manipulatora, czyli keypad receive i keypad transmit, czyli to jest port szeregowy programowy, tak zwany software serial. MOSIMIS SCK, programowanie i kwarc 16 MHz, oczywiście kondensatory filtrujące obowiązkowo. Następnie mamy złącze do programowania, jest to zestaw 6 gold pinów. Następnie mamy dwa złącza śrubowe, to jest ten port albo do modułu GSM, albo do komputera, czyli ten sprzętowy port szeregowy. Kolejna część to jest układ z tranzystorem MOSFET podwójnym. To jest podwójny tranzystor MOSFET w obudowie SO8. Mamy dwa wejścia i te wyjścia, dreny są już podłączone właśnie do złączy śrubowych. I w tym złączu śrubowym mamy główne zasilanie, jedno wyjście i tutaj drugie wyjście. Kolejna rzecz to jest przetwornica, która zamienia nam 12 V wejściowe na 5 V do mikrokontrolera. Przetwornica to MP2451. Bardzo fajna mała przetworniczka, która nie zajmuje dużo miejsca. Kolejna para złącz śrubowych to jest złącze pod manipulator. Tutaj mamy natomiast 4 złącza śrubowe, które są wejściami alarmowymi. Tutaj natomiast mamy zegar DS3231. Jest mój ulubiony zegar RTC, ponieważ jest on maksymalnie prosty w podłączeniu. Nie trzeba tutaj żadnego kwarcu, on sam ma w sobie generator, który jest kompensowany temperaturowo. Nie ma raczej takich sytuacji, że jak zmienia się temperatura, to ten zegar przyspiesza, zwalnia i dziwne rzeczy się dzieje. Nie, tego tutaj nie ma. Podłączenie zasilania, masy, pin RST podciągamy do zasilania i oczywiście szyna I2C podciągnięta rezystorami 4,7 kOhm. Tu jeszcze jest złączka do robienia resetu centrali, o której dowiecie się później. Ok, więc schemat bardzo prosty, jak widać, nie jest on wcale skomplikowany. I teraz przejdziemy sobie do omówienia płytki. Jak widzicie, płytka drukowana w edytorze nie jest zbyt czytelna, jeśli chodzi o taką prezentację. Dlatego przynajmniej w Easy EDA mamy taką funkcję jak Photo View. I teraz możemy sobie zobaczyć całą centralę. Ok, więc port, o którym mówiłem, sprzętowy, znajduje się tutaj. Tu możemy podłączyć moduł GSM albo komputer. Tutaj mamy wejście zasilania, output 1 i output 2, czyli to są wyjścia alarmowe. Tutaj mamy port programowy do podłączenia manipulatora. Tutaj mamy 4 wejścia alarmowe. Złącze do programowania znajduje się tutaj, parę kondensatorów filtrujących i z worka admin reset, czyli taka do resetowania przez instalatora, a tutaj mamy sekcję z przetwornicą napięcia. Teraz weźmiemy sobie drugą stronę płytki i mamy tutaj parę rezystorów i nasz tranzystor MOSFET, podwójny tranzystor w obudowie SMD SO8. I tyle. To jest właśnie moja prosta konstrukcja centralki alarmowej. Jak widzicie, naprawdę jest to uproszczone do minimum. Ok, więc zamawiamy te płytki na JLC PCB
i tydzień później płytki przychodzą. Możemy je sobie zlutować i zobaczyć teraz, jak to wygląda. Tak właśnie wygląda płytka zmontowana. Podłączyłem tutaj manipulator oraz zasilanie, które leci z programatora. Manipulator działa prawidłowo, a więc i centralka też działa prawidłowo i możemy sobie programować, uzbrajać, rozbrajać alarm i tak dalej. Jeśli chcecie poznać więcej szczegółów na temat centralki alarmowej, to zapraszam Was do filmu, w którym prezentuję jej prototyp. Macie teraz to na ekranie. I w zasadzie to jest tyle. Dzięki Wam za uwagę. Pamiętajcie, jeśli projekt Wam się spodobał oraz film Wam się spodobał, klikacie łapkę w górę pod filmem. Oczywiście obowiązkowo klikacie subskrypcję kanału oraz dzwonek, aby nie przegapić kolejnych filmów. Ja się z Wami żegnam. Dzięki Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!